profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Stateczny powinien być z nami. Dzień dobry. Czy się widzimy, czy się słyszymy? Dzień dobry, widzimy się, słyszymy. Doskonale. Dziękuję za zaproszenie. Świetnie. Profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Stateczny, Marine Technology, spółka ZO. O hydrodronie będzie mowa. Nowa jakość pomiarów hydrograficznych, wyjątkowa, autonomiczna jednostka pomiarowa. No chyba jedyna taka na świecie, o czym zakładam za chwilę też będzie mowa. Więc oddaję już głos, nie przedłużam. Profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Stateczny, proszę bardzo. Ja dziękuję bardzo za głos. Nawiązując do poprzedniej prezentacji, była tam mowa o hydrografii, więc chcę Państwu zaprezentować jednostkę, która służy do pomiarów hydrograficznych. Już w tej chwili się przełączam na prezentację. Czy tą prezentację widać? Tak, w takim razie zaczynam prezentację. Tutaj zgodnie z sugestiami operatorów wyłączę na chwilę dźwięk, ponieważ tutaj mamy prezentacji dźwięki i zaczynam. To jest hydrodron, jednostka budowana przez firmę Marine Technology w ramach programu finansowanego, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNO-SBZ dla dedykowanego jednostkom wyzoogowym. Jest to trochę inna jakość w porównaniu z tymi dronami, które oglądaliśmy wcześniej, gdzie operator sobie, no, można powiedzieć, lewą ręką takiego drona wyjmował z samochodu. Ta jednostka trochę więcej waży i trochę więcej umie. To są zdjęcia zrobione w trakcie manewrów w porcie Gdynia. Chcę Państwu tą jednostkę zaprezentować trochę bardziej szczegółowo. Zobaczymy kilka filmów. I mam nadzieję, że będzie to dla Państwa interesujące. Ja sobie zdaję sprawę, że jest to pewien wyjątek w stosunku do tych prezentacji, które były wcześniej, dość oryginalny temat, bo jednostki pływające chyba nie były tutaj wcześniej prezentowane, przynajmniej nie zauważyłem. Czym się charakteryzuje hydrodron? Ja przygotowałem tą prezentację po angielsku, ale to myślę, że tu nie ma żadnego problemu. Hydrodron jest jednostką dwukadłubową, katamaran z laminatu, wszystkie elementy stalowe ze stali kwasoodpornej, długość 4 metry, szerokość 2 metry. Uprzedzam, że więcej już takich długich tekstów nie będzie, potem będę chciał Państwu coś ciekawszego pokazać. Waga jest około 300 kg, dwa potężne silniki, każdy po 4 kW. Może ta jednostka pracować przez 12 godzin z prędkością pomiarową 4 węzły. Jest doładowywana ogniwami fotowoltaicznymi. Zanurzenie bardzo małe, po 25 cm przy silnikach, jest to pół metra, jak silniki są opuszczone w wariancie roboczym. Może ona osiągać prędkość maksymalną 14 węzłów, przynajmniej taką prędkością myśmy pływali i celowo ograniczyliśmy możliwość pływania szybszego, dlatego że operator musi jednak coś widzieć, co się dzieje. Mamy tutaj pełną kontrolę tej jednostki ze stacji brzegowej. Może ona realizować misje autonomiczne, może być całkowicie autonomiczne, może być sterowana przez operatora ze stanowiska brzegowego, może również wykonywać misje częściowo autonomiczne, takie, gdzie będzie na przykład antykolizja wykonywana autonomicznie, a operator będzie w tym czasie mógł jednostką sterować. Zasadniczym trybem pracy tej jednostki jest realizacja misji autonomicznych, gdzie jednostka sama rozpoznaje akwen pomiarowy, potem planuje sobie pomiary, potem te pomiary wykonuje, a po powrocie do miejsca postoju te dane są zgrywane i możemy wtedy te dane przetwarzać. Teraz Państwu pokażę filmy z prób jednostki, jakie się odbyły na kilku akwenach. Zasięg sterowania sprawdzaliśmy do 40 km, co jest oczywiście absolutnie niepotrzebnym, tak duży zasięg, aczkolwiek jeżeli mamy możliwość pracy na większym zasięgu, to zawsze to jest lepiej. Ryzyko utraty jednostki i utraty możliwości sterowania jest radykalnie mniejsze. Jeśli chodzi o transmisję danych, sprawdzaliśmy to do 6 km. Mamy tutaj równoległe transmisje
osobno do sterowania, osobno transmisję danych z sensorów zainstalowanych na jednostce. Możemy opuszczać zdalnie, podnosić maszt, opuszczać echosondy, opuszczać czujnik prędkości dźwięku w wodzie. To jest takie urządzenie, które pozwala nam profil prędkości dźwięku określić, a to jest niezbędny parametr do pomiarów pod wodą. Jeśli chodzi o stanowisko brzegowe, mamy konsolę wielofunkcyjną, zobaczycie Państwo za chwilę na filmach, które również mają autonomiczną 12 godzin, czyli teoretycznie z tą jednostką możemy sobie pojechać w nieuzbrojony teren i 12 godzin robić pomiary, potem ją ładujemy na przyczepę i na przyczepie ładujemy zarówno jednostkę, jak i tą stację brzegową. Przyczepa jest przygotowana do wodowania, ma specjalną podłogę do przewożenia skrzyń ładunkowych. Również możemy jednostkę wodować za pomocą dźwigu, to również Państwu pokażę. Wyposażenie stałe to są dwie sondy pionowe wbudowane w kadłub, które służą do bezpieczeństwa nawigacji. Dwie kamery, jedna stacjonarna i jedna obrotowa do udostępnienia obrazu wideo operatorowi, czy operator widzi to wszystko, co by teoretycznie widział siedząc na jednostce, czy pływając na jednostce. Mamy do tego radar 3D, radar samochodowy, stację pogodową i dwa dalmierze laserowe dla potrzeb antykolizji. Natomiast jeśli chodzi o wyposażenie demontowane, wyposażenie mobilne, mamy bardzo unikalną trójwymiarową sondę wielowiązkową zintegrowaną z sonarem. To Państwu za chwilę pokażę. To jest najważniejszy element wyposażenia tej jednostki. Mamy czujnik ruchu, który zapewnia dokładność RTK oraz informacje o aktualnych wychyleniach jednostki w trakcie pomiarów, tak żeby sonda czy system sondy wielowiązkowej dokładnie wiedział w każdym momencie, gdzie ten punkt pomiarowy na dnie się znajduje. Mamy lidar popularny w systemach również latających i w systemach autonomicznych pojazdów powierzchniowych na jeżdżących po drogach. Lidar Velodyne V16 i profilomierz dźwięku, o którym wspominałem, służy on do pomiarów właśnie profila dźwięku w wodzie. Pokażę Państwu teraz film z naszych prób wykonanych w maju. Od maja do października pracowaliśmy na jeziorze Kłodno. To jest na Kaszubach, niedaleko Kartuz. Bardzo urokliwa okolica. Zdjęcia, jak widać, są zrobione z drona latającego. To były nasze pierwsze próby hydrodrona wtedy, w tamtym czasie. Uzyskiwaliśmy wtedy już, głównie testowaliśmy sterowanie, parametry manewrowe jednostki, możliwość planowania misji. Używamy tutaj Mission Planera, takiego samego, jak używa się to powszechnie w jednostkach BSL-ach. Więc ta jednostka, tak jak powiedziałem, posiada dwa silniki o mocy 4 kW. Są to bardzo potężne silniki. Celowo takie silniki zostały zaimplementowane, żeby można było na przykład na rzece poradzić sobie. To, co przed chwilą widzieliśmy, to był obraz radarowy na żywo. Teraz mamy obraz z kamer. Kamera stacjonarna zawsze patrzy do przodu, kamera obrotowa może patrzeć w dowolnym kierunku. Mamy stację pogodową, która określa parametry pogodowe. No i nasz najważniejszy czujnik, sonar 3D zintegrowany z sondą wielowiązkową, który pozwala nam oglądać wszystko, co się znajduje na dnie. I o tym z czujniku troszeczkę Państwu jeszcze więcej powiem. Mamy, tak jak powiedziałem, tutaj również możliwość określania prędkości wiatru, kierunku wiatru, o którym profesor Fellner wspominał w swojej prezentacji. Mamy również tutaj na zdjęciu w tej chwili prezentowaną stację brzegową. To są dwa stanowiska. Operator, nawigator operuje na konsoli manewrowej i na konsoli głównej, a hydrograf ma taką na bazie komputera przemysłowego GETAK stanowisko dwumonitorowe do kontroli tego, co się aktualnie na jednostce, co mierzymy. A tutaj widok miejscowości, w której spędziliśmy wiele, wiele miesięcy tam na testach jednostki i udoskonalając tą jednostkę. W następnym roku byliśmy tam również. Hydrodron był już trochę zmodernizowany. Natomiast również spędziliśmy tam szereg miesięcy
na testach, na udoskonalaniach jednostki integrowaliśmy wyposażenie i tutaj sprawdzaliśmy właśnie osiągi, tą możliwość pracy 12 godzin pracy przy prędkości pomiarowej, właśnie osiągi, jeśli chodzi o transmisję danych, o sterowanie. Specjalnie odjeżdżaliśmy z tą konsolą, żeby zobaczyć, jak daleko jeszcze będziemy mogli kontrolować jednostkę. Sprawdzaliśmy prędkości manewrowe. Możemy, tak jak powiedziałem, opuścić bramę antenową. W tej chwili na filmie ta brama się opuszcza. Możemy podnieść i opuścić głowicę sonaru, co jest bardzo wygodne. A tutaj na filmie widzimy konsolę, którymi operator manewruje i ta na tym stojaku geodezyjnym stacja łączności nasza. Tutaj hydrodron wchodzi na przyczepę. Przyczepa jest tak zrobiona, że on może sam na tą przyczepę wejść i się zasztormować, tak można powiedzieć. Więc ta dziobnica jest tak zrobiona, że on po prostu wtedy wchodząc na jednostkę, na przyczepę sam się blokuje i następnie możemy go wyciągnąć. Specjalnie zaprojektowana modernizacja przyczepy, żeby łatwiej było przewozić również sprzęt pomiarowy w odpowiednich skrzyniach transportowych. I teraz chcę Państwu jeszcze pokazać kolejny film. Spędziliśmy w ubiegłym roku, byliśmy na wystawie Baltexpo, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie Złotą Kotwicę. Tutaj na tym filmie widać z bliska szczegóły wyposażenia jednostki. Widzimy dwie anteny w odpowiedniej odległości, żeby mieć poprawnie określony kurs jednostki. Tutaj na kolejnych filmach będziemy widzieli, o to jest właśnie widok z sonaru 3D, widok z lidaru. To jest stanowisko hydrografa. To jest czujnik prędkości dźwięku zamontowany przy głowicy. Ta większa, mała torpeda, tak nazwijmy to, to jest właśnie głowica sonaru naszego. To był przed chwilą radar, taka ta czarna płytka obok kamera. To jest czujnik prędkości dźwięku przed chwilą zamontowany, a tutaj po lewej teraz widzimy lidar. O, teraz prosto przed nami ta czarna taka płytka, to jest właśnie radar samochodowy, który udało nam się opanować, ujarzmić. Robiliśmy do niego specjalne algorytmy śledzenia, wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe do śledzenia obiektów na wodzie, a to właśnie dyplom, wyróżnienie w ramach wystawy Baltexpo. Konkurencję mieliśmy potężną, bo startowała stocznia remontowa Sea Building z promem hybrydowym za 200 milionów euro, więc nasz hydrodron to trochę jest mniej warty. Byliśmy bardzo zaszczyceni tym, że właśnie mogliśmy, tak, że nasz wysiłek został doceniony. Tutaj widzimy tą właśnie głowicę. Poniżej są skrzynie transportowe, w których transportujemy sprzęt na pomiary. Te skrzynie są specjalnie tak zabezpieczone, żeby prawie można po nich skakać i jeździć, żeby nie zdarzyło się nic złego, bo to jest bardzo, sprzęt jest hydrograficzny, kosztowny. Powiem tylko tyle, że swego czasu jak zamawiałem ten sprzęt, to 160 tysięcy dolarów musiałem zapłacić, żeby jak ten sprzęt miał do Polski trafić. I to jeśli chodzi o tą część z Baltexpo, teraz pokażę Państwu trochę informacji na temat naszego głównego sensora odnośnie pomiarów podwodnych. Tak jak powiedziałem, jest to dla wielu z Państwa będzie to bardzo taki abstrakcyjny temat, bo pod wodą to się niewielu zdroniarzy znajduje, czy pod wodą potrafi mierzyć. Zainteresowanie na Baltexpo było dość spore. Zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. No, trochę pokrzyżowały plany z wdrożenia hydrodrona w jednostkach. Robiliśmy, tak jak wcześniej pokazywałem, próby w porcie. No, koronawirus nam pokrzyżował trochę właśnie te plany wdrożeniowe. To jest nasz główny sensor, sonda wielowiązkowa zintegrowana z sonarem, która pozwala nam uzyskiwać bardzo ciekawe obrazowanie dna. I tutaj warto zauważyć wagę tego sensoru, tego czujnika. Waży to 8 kg, co jest jak na pomiary hydrograficzne bardzo, bardzo mało. Ja to żartuję, że to jest sonda damska, że każda pani mogłaby sobie tą sondę samą zamontować. Tak jak powiem dla przykładu, głowice innych urządzeń to jest tak od 30 kg w górę i wtedy już z paniami trochę byłoby gorzej. Musiałyby dużo poćwiczyć na siłowni, a siłownie mamy teraz zamknięte. Tutaj mamy pokazane oprogramowanie, które znajduje się na hydrodronie. Oprogramowanie umożliwiające
im również prezentację na bieżąco tego, co rejestrujemy. Mamy okno po lewej stronie na dole profila pomiarowego. Widzimy, jak dno jest rejestrowane. Na dole w środku widzimy obraz 3D. O tym jeszcze pokażę, przejdziemy w kolejnych prezentacjach, jeszcze na kolejnym filmie. Będziemy widzieli możliwość wizualizacji obiektów rozmaitych na dnie. Również dla potrzeb militarnych, na przykład obiekty minopodobne. No i oprogramowanie po prawej stronie na dole Hypa, którego używamy do opracowania obróbki danych pomiarowych. Przejdę do kolejnej prezentacji. Tutaj bardzo krótko, do kolejnego slajdu, bardzo krótko zobaczymy możliwości wizualizacyjne. To jest bardzo unikalne rozwiązanie, gdzie możemy oglądać w czasie rzeczywistym w trzech wymiarach obiekty leżące, znajdujące się na dnie. Tutaj po prawej stronie widzimy w tej chwili taką trochę standardową wizualizację sonarową, a teraz przechodzimy do wizualizacji 3D. Za chwilę przejdziemy do wizualizacji batymetrycznej, gdzie możemy tutaj pokazywać różne informacje. Dostałem o tutaj, że czas nam się kończy, trochę z opóźnieniem wystartowałem, więc przyspieszę tę prezentację, żeby Państwa nie zamęczać informacjami hydrograficznymi za bardzo. Proszę sobie zobaczyć, na naszej stronie można sobie te filmy, które tutaj były prezentowane, obejrzeć. Ja bardzo szybko przewinę teraz kolejne slajdy. Proszę zobaczyć, jaka jest możliwość wizualizacji w czasie rzeczywistym. To jest informacja podwodna, chcę przypomnieć wszystkim, to nie latamy teraz nad terenem, tylko płyniemy jednostką i oglądamy dno, którego wzrokiem nie widzimy. To jest cała trudność hydrografii, że nie możemy kontrolować tego, co nasze jednostki pomiarowe realizują. Przejdę do kolejnych tutaj wizualizacji. Proszę zobaczyć, jaka możliwość oglądania jednostek, w tym wypadku wraków na dnie. Tutaj możliwość prezentacji, również tu po lewej stronie jest prezentacja sieci rybackiej, takich obiektów typu właśnie sieci rybackie. Jest bardzo dużo na świecie zagubionych sieci, one są przyczyną tragedii poprzez tego, że ludzie się w takie sieci niestety łapią, płetwonurkowie giną, również zwierzęta, foki, ryby w takie sieci zagubione. Tych sieci jest bardzo dużo. Tu już przewinę, bo nie chcę Państwa tutaj przeciągać czas. Widzimy po lewej stronie u góry, jak na bieżąco jest prezentowana informacja hydrografowi. On widzi, co się dzieje, a po prawej stronie u góry widzi, jaki ma profil dna, natomiast po prawej stronie na dole widzi trójwymiarową wizualizację obrazu sonarowego. I możemy wtedy uzyskiwać tego typu informacje, gdzie mamy bardzo gęstą batymetrię, czy możemy oglądać infrastrukturę podwodną, pilary, słupy. Tutaj mamy na tej prezentacji obiekty właśnie minopodobne, które możemy zidentyfikować dzięki takiej wizualizacji trójwymiarowej. Możemy mierzyć parametry tych obiektów. Tutaj mamy porównanie wizualizacji batymetrycznej i wizualizacji sonarowej dla bardzo płytkich akwenów poniżej 3 metrów. To jest wyzwanie dla hydrografii. Sondy tradycyjne nie radzą sobie na takich akwenach płytkowodnych, dlatego że kąt widzenia sondy jest taki, jaki jest, i po prostu przy płytkim akwenie sonda widzi bardzo wąski fragment dna. Tu mamy możliwość oglądania roślinności na dnie, porównując to do rodzaju dna. I wreszcie na końcu chcę Państwu pokazać króciutko, jak był wodowany hydrodron. Tutaj bardzo krótko film, żebyście Państwo sobie zdali sprawę, jakiej wielkości jest ta jednostka. Tak jak się mówi, 4 metry, 2 metry szeroka. Widzimy ludzi przy jednostce. Tam ja też stoję, w takiej właśnie czapkę zakładałem. I teraz będziemy hydrodrona wodować. Za chwilę go podnosimy dźwigiem. No 300 kilo to jest na tyle dużo, że już tak jakbyśmy chcieli wykorzystaniem ludzkiej siły, to byłoby to zbyt uciążliwe. I tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Jak będziecie Państwo mieli ochotę, na naszej stronie internetowej są informacje odnośnie jednostki, odnośnie również prezentowanych, są te prezentowane filmy również tam przedstawione. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy serdecznie. Marine Technology, spółka z o.o. i profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Stateczny.